Skończył się drugi dzień obrad, bardzo intensywnych. Przewodniczy zwłaszcza spotkaniom plenarnym. Ojciec Święty jest na nich obecny. Dzisiaj szczególny dzień, dlatego że to święto katedry świętego Piotra. Kościół rozważa rolę prymatu świętego Piotra i oczywiście tych wszystkich, którzy pełnią w określonych przedziałach czasu urząd Piotrowy. Stąd też i życzenia, które składaliśmy Ojcu Świętemu dzisiaj rano na początku obrad. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ojciec Święty się przysłuchuje obradom, widać, że reaguje na niektóre wypowiedzi. Natomiast po południu, kiedy relatorem była pani doktor Gisani, mówiła o wspólnocie Kościele jako wspólnocie, to było dopowiedzenie tego, o czym mówiliśmy dzisiaj rano, o kolegialności i synodalności, a teraz jako wspólnocie. Zwróciła uwagę na to, że Kościół właśnie jest wspólnotą, w której każdy ma swoje miejsce, także świeccy, także kobiety, i wspomniała tutaj delikatnie o roli kobiety, matki. Zaraz potem opat cysterski zabrał głos, zaraz po skończeniu jej relacji, i zapytał, dlaczego mówi przede wszystkim o Kościele jako komunio, zgodnie zresztą z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, a nie wspomniał o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa, w którym każdy z nas jest członkiem. I tutaj ten wspaniały obraz, Kościoła, który daje święty Paweł, że jeśli jakiś członek cierpi, to cierpi także cały organizm ciała mistycznego Chrystusa, i że ten obraz bardzo dobrze może być zastosowany w odniesieniu do tego cierpienia, jakie przeżywa Kościół w swojej istocie, patrząc na nieszczęścia dzieci, młodych osób spowodowanych, cierpienia spowodowane przez osoby duchowne. I w tym momencie papież, widziałem, że przedtem się, słuchając głosu opata, modlił. Poprosił o głos, co wzbudziło ogromne zainteresowanie wszystkich, co Ojciec Święty chce powiedzieć. A on mówi tak, w tym głosie pani Gisani przejawił się najpierw geniusz kobiecy. Otóż piękne sformułowanie, które użył Jan Paweł II w słynnym liście do kobiet. Ale powiada, przejawił się geniusz kobiecy, który pozwala nam zrozumieć prawdę o Kościele jako matce. To jest też bardzo ważny aspekt tej wielkiej tajemnicy, jaką Kościół sam w sobie jest. To pozwoliło mi, by podczas obrad mojego kręgu dyskusyjnego, to grupa 11 włoska, w skład której wchodzi kardynał, sekretarz stanu kardynał Parolin i kardynał prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa, kardynał Stella, także bierze udział właśnie pani Gisani. Zresztą wejście jej do sali naszych obrad było, towarzyszyło jej wejściu oklaski wszystkich zebranych i takie, nawet ktoś powiedział z biskupów, poczucie dumy, że kogoś takiego mamy w swoim kręgu dyskusyjnym. I otóż wtedy powiedziałem, nawiązując także do Emanuela Levinasa, do jego pojęcia odpowiedzialności za drugiego, za los drugiego, która to odpowiedzialność niekiedy jest związana z cierpieniem. Odpowiedzialność musi być zawsze bezinteresowna, ale także gotowa na to, aby nieść ciężar drugiego człowieka, więc także razem z nim cierpieć, współcierpieć. I znowu pojęcie, które pojawiało się już w naszych, zwłaszcza wczorajszych obradach, pojęcie vulnerabilita, podatności na zranienie, gotowości na to, żeby być zranionym. Levinas mówił, obrazując właśnie to pojęcie, o zranionym łonie matki. Rodząc, ona cierpi, ona jest zraniona, ale daje życie.
To jest także, myślę, bardzo ciekawy i bardzo głęboki obraz tego, co się dzieje aktualnie podczas tego nadzwyczajnego spotkania przedstawicieli episkopatów całego świata, kiedy rozważamy nieszczęścia młodych ludzi, dzieci. Poczuwamy się do odpowiedzialności za ich los, ale także do odpowiedzialności za to zło, które się dokonuje. To wiąże się z poczuciem wstydu, pewnego cierpienia wewnętrznego, ale tak jak matka cierpiąc daje nowe życie, tak jesteśmy głęboko przekonani, że przeżywając te trudne chwile, ale pełne zadumy i jednocześnie i żalu, a jednocześnie poddając się natchnieniom Ducha Świętego, jesteśmy wszyscy głęboko przekonani, że także to spotkanie przyczyni się do tego, że Kościół wyjdzie z tych trudnych chwil i doświadczeń odnowiony, z nowym życiem, z nową siłą, by głosić całemu światu Ewangelię. Czasem trzeba w imię odpowiedzialności za innych cierpieć po to, aby rzeczywistość, którą tworzymy nie własną mocą przecież, ale Bożą mocą Ducha Świętego, aby ta rzeczywistość była na miarę Chrystusa, którego głosimy światu jako Zbawiciela i Odkupiciela.